ileś ty masz lat? Ja mam 17 lat. No, ja mam 74. O kurde. No ale ja paliłem orzechem i mi się słabo paliło orzech. Tak, u mnie się pojdą szczelama i do piecu. Tak? No, a u mnie te brzozo. Brzozo jak się... A brzoza jest też do dupy. Śliwa jest to... dobra, dąb, jesion. No ale wie pani jak dęba ciężko ściąć? No dęba no to co innego. To drogie drzewo. Szkoda pani. Ja to, a tam mają bo to Jurek, co tu od tego, od orzechowskiego. Nie? No. To tam mam razem z Andrzejem Słodki. To idę, powiem i dasz do mnie najmą. No to widzi pani. A jakie kawał bym tu to chyba by mnie pojebało. No źle mówię? No to no, takie kawał. 74... A nie przewiezie ktoś pani? Co? Ciągnikiem? Nie przewiezie ktoś pani? Co? Ciągnikiem. Jako ja nie mam pola. Ale no nie, że pola, tylko czy by ktoś pani ciągnikiem drzewo przywiózł. Ja tam widzę, że mam taki wózek, syn na toczka i nasz dom i mam. Aha. Tutaj też ten od tego, od Siemińca, ten Sławek też da być do. Tak? Miał dobre te jabłka, tylko ciężko było, bo one na dole by poobcinali, żeby dostać se. Aha. No bo tu traktorem jeździ, to musi obcić. On tutaj, Banaś sobie tutaj traktorem przyjedzie, zetnie to też. Nie? No chyba na drzew nie tnie, prawda. No trawę tnie, no. No bo konie ma, no to trawę tnie, nie? Tu też był orzech chyba. A nie wiem co to było. Orzech był, orzech. A to drzewo już tutaj długo leży. A bo nie dbają. A ja mam tam blisko, a tam mam śliwę. To mam w lutym ścinałam i ścięte było. Był orzech, cały wypożdyli. Palenie było do piernika, takie małe kioski mi pociąłem. No. A jak pani dęba ucięła, bo dąb to dęba uciąć to rany boskie. Były, dęby, z dęba było. A jak pani ciała dęba? Co? Jak pani ciała dęba? Co? No dęba jak pani ciała, no bo ja kiedyś dęba próbowałem to rany. No to takie chłopaki starsze to już wiedzą jak ciąć. No ciężko. Drwole. A jest ten, jak on to jest, jest w domu? Jest chyba. Ale nie wiem, bo on jeździ co chwilę. On nie robi chyba, że nie zdarzy się. Nie wiem, nie wiem. Chyba tak, Niemczech robi. No. Tam mam pościnane śliwe, to tylko będę na kawałki wody. Ale kuzyn jest, a wiecie ile bierze od drzewa, a mi ścina? 150 zł. Od drzewa? Drogo. Od drzewa jednego? No na ziemi taką nieduża kubkę, ale muszę dać 150 zł. No to, ale takie drzewa, czy takie mniejsze? No, nie takie drzewa, nie takie, z takich mniejszych. Mniejszych. No, to różne ceny są. Ja myślę, że tu może takie kawałki, jak to, o, takie, o, jak to, takie, o. Mój tata z budowy deski przywozi, takie już pocięte. To się dobrze pali. Ja paliła drzewem, to się iskry polą. To nie chcę drzewa. Wolę takie drzewo. A, no to już jak to woli, nie? No. I będziesz dać? To, no ale to jeszcze trochę, bo to jest. No dużo parę tego jest. Nie potrzeba, a poza tym to jest duże, ciężkie. Zanim to się potnie, to rany. To trochę minie. Nie, bo tam mam zostawione. Nie tu były, tam były. To takie pozbierałam, takie wiecie jakie, nie? No, no, no ale i... żeby do peca weszły, nie? No, do polenia. Tyle drzewa i chłopaki, co ja miałam. Wszystko kurde poszło. No to idzie drzewo szybko. No ale ten, mam też no węgle też mam, no to sami, jakby mróz coś ja musiało węgla dołożyć. Nie ma o czym marzyć. No, my dwie tony zamawiamy węgla rocznie. No u nas też my. Ale paliłam dużo drzewa, bo miałam śliwę, śliwa się dobrze poli. Akacja się dobrze poli. My też mamy ten, mieliśmy drzew, to żeśmy pościnoli, nie ma już nic. Dobrze, że kazali ścinać te drzewa, bo nasadzanie tych drzew tyle. Powiedz się, chłopaki. Znaczy oni nie kazali, pozwolili, nie? Każdy kto chciał to sobie na chciał. Na co to tyle drzewa? No żeby do pizza poszło. No. No i do domu trzeba iść, nie? No. Nauki dużo, do jednej klasy chodzicie? Tak. Jest nauki, do nie? Ja tam nie chodziłam do szkoły, też chodziłam do miasta.
ale nie było takiego poziomu jak ten, jak Boga kocha. A teraz to filozofów chcą zrobić z nas. No, nauczyliby prostych rzeczy, to nie. No i nie było tak. Na sidlu to teraz jest straszne. Czasy się zmieniają. I co z tego? Jeszcze ludzie są głupsi, bo głupieją przy tej nauce. No właśnie. Widzi pani, klasie, jakie, widzi pani, jakie domy budują tutaj? Do pierwszej klasy to był elementarz i książka rachunkowa. Żadnych ćwiczeń nie było, nie nic. Tak. I się żyło, a teraz ćwiczenia, cuda. A co pani wnuka marze wie? Co? Pani wnuka marze wie, jak to w szkole teraz jest? Nie. Tylko co? Wnuka, nie wnuka, tylko mam, aby wam powiedzieć, nie mam już tak nikogo, wszystko już pracuje. A. Jeden jest w Niemczech na stałe, nie przyjedzie do Polski. A co to będzie robił? Ja nie ma roboty. A bo w Polsce to badziewne pieniądze są. Teraz wnuczka jest w Anglii, też nie wróci do Polski, bo Anglika. Ja się nie mogę z nim zgadzać. Ja mówię, brata, chodź, bo coś merdoli do mnie, ja nie wiem, co on gada do mnie. No bo nie umie nic polskiego, no to tak jedno. Ja się z niego śmieję, on się złości, no bo nic z tego. No. Tak, chłopaki, robota. No niestety. Wysoki poziom jest, ja wiem, jak mają tych ćwiczeń, tego wszystkiego. I co to? Ale nie było, do mnie nie myśleli o głupota, a teraz to tylko seks, bo tak jest naprawdę. No jest, no wiem. No. Narkotyki. Gdzie to za moich czasów były jakie narkotyki? Butapren. No. A teraz? O rany boskie, to kokaina, marihuana, LSD, tak naprawdę. Teraz naprawdę. Mnóstwo jest tego. Oglądam. Świństwa. Programy to. No. A łapę ludzi, bo tam Bibica, jak ma dzielnicowy mikozo, nie? Zielony. To kto kazał? No, 5 punktów, dzielnicowy jest zielony. A, no. 5 punktów karny dostaje ode mnie i numer telefonu do dzielnicowego, on tam go załatwi. A za co? Ręce, w jednej ręce jest komórka, a drugą ręką jedzie. I on myśli, co tego. A. Teraz jest tak samochodów, że... No. Szkoda, no nie śmiej się, bo tak jest. Każdy a domu, czy ja się śmieję? Ja pani wierzę. W każdym domu jest człowieku po 4 auto. No, a u mnie jest jedno. No to chociaż tyle. A tak jest. Że... Widzi pani, ja tu takim małym motorem się wożę. Co to jest w ogóle? No, ale jeździ taki bardziej w nocy na motorze, bo ja kiedyś się zabiję, jak mogę, to tak jedzie, że nie ma opamiętania. A? No wariatów nie brakuje. No. Dzisiaj też tak jeździł tam. Matko Boska. Tak robię. Tutaj jeździł rany boskie jak się dor. Jeżdżę, wiem. Moją siostrę potrącił samochód na pasach, ale się przyznał do winy, że jego wina, tak piękne odszkodowanie musiał dać. Ale co z tego, jak ona jest niesprawna, mam obojczyk złamany i już nie będzie to, co było. Wiadomo, po każdym wypadku. 67 lat i ja muszę koło niej chodzić, bo ona... A pani na Kościuszki mieszka? Co? Pani na Kościuszki tutaj mieszka? Kościuszki. A, ja też. Chodzę na 11 do Kościoła. Nie lubię tego księdza. Taki upierdliwy ten ksiądz. Ale ten nowy? No czy... ten stary, co jest. A, cygan. Ten, co cały czas jest, proboszcz. No. Lubicie go? No, ja tam za wiele z księdzem nie gadam. Do Kościoła też tu dużo nie chodzę, tylko więcej do Krakowa. Ale mi się pyta, złoś na mnie i ja mówię, nawet nie dochodź do mnie, bo ci co powiem, a po co ci tego. Nie da ci dojść ze mną. Kurde, to się musi wystraszyć ksiądz. Nie lubię go, strasznie go nienawidzę. A ja też go nie lubię, bo krzyczał na... Bo on się do wszystkiego wtrąca, do tego co nie potrzeba. Bo on na mnie krzyczał, proszę panią. Tak? No. Bo ja ładnie do Kościoła chodziłem, a on na mnie krzyczał, że ja nie chodzę. A co tego to? On jak mieniła, bo ja siedzę w drugiej ławce albo w trzeci, on nie była się w kościele tego. Moja sprawa, co cię to obchodzi? Nie będę przed Bogiem odpowiadać więcej. I załatwiony jest. No, i go nie ma. Tak jest, chłopaki. Tak się człowiek będzie na tym świecie, naprawdę. Ja mam 74 lat. Dnia 6 sierpnia.
Ja też stary jestem, ja tutaj siwieję, jakby pani się przyjrzała. Gdzie? No tutaj. Widać? Tak, ja chciała, żebym siwe włosy miała. No i widzisz, mam siwe włosy, a nie muszę farbować. No ja też nie muszę, tutaj mam taki kosmyk. Już siwieje, rany boskie. Pomyśleć, jak ja będę miał 40 lat, to ja już włosów nie będę miał. No i co tu robić? Nie, ale nie, ciężkie czasy są. Mówcie, co chcecie. Robót nie ma, bo nie ma robót. Wszystko po znajomości. Są albo są, ale za granicą. Dostał się do roboty, ale ją załatwiam. Kolega. I ja mówię, to wejdzie mu za jako robotę. Chłopak po szkole, kurwa, nie ma. Za takie pieniądze mnie zadupca, coś ty jest głupi. No i naraz mu robotę. No. Ale chcę jechać. 14, bo zaklepane 14 sierpnia, tylko no, czerwca bo jechać, bo wszystko załatwione, tylko jechać. Nie wiem, czy pojedzie, czy nie. Nie chcę go puścić. Co to to? No, mówię, to tyle, co możesz. Mówię, 2000 wystarczy ci na misiu. Ja ci tam pomogę, bo jedę na emeryturze i jakoś się pchobidę. Nie przegodzą. Nie ma mowy. Jechać, jechać, jechać. A wnuk jest w Niemczech. Ładnie zarobi, bo zarobi. Ale najebie się jak nie wiem chłopak. Bo ta co jest, że jest w Anglii, to jest po wysokich studiach. No to... Też zarobi, no ale... Też... A teraz ludzie po studiach to pracy nie mają. No żebyś, bo dobrze mówi, bo tak jest. No. I po co komu studia? Oj Boże, Boże. Nie chcę się ani nawet myśleć. Dobra. Idziemy. Trzeba się rozejść. No. Niestety. Nie ma ci takich kawałków. Takie, o widzicie, takie synki. O to. No. I to niech sobie pani pozbiera. A co inne to nie.